Dzień dobry, z redakcja Życie Dwójki. Dlaczego wybrałaś akurat wózek na dzisiejszy dzień bez plecaka? No tak, moje podręczniki, że są dla mnie takie jak dzieci. No i Dziękuję bardzo. Dzień dobry, redakcja Życie Dwójki. Czym pani przyniosła dzisiaj książki? Oj, przepraszam. Czym pani przyniosła dzisiaj książki? Obudzisz je. Co to za słodkie zwierzątko? A. Dzień dobry, proszę pana. Czym pan dzisiaj przyniósł książki? W poduszce. Dzień dobry, redakcja Życia Dwójki. Jest to vintage wózek z Biedronki, rok produkcji 2010. Zawiera on retro logo tego sklepu. Ma bardzo ładne kolory. Po prostu, no, tak go wyciągnęłam na taki uroczysty dzień, musiał pójść. Dziękujemy bardzo pani za wszystko. No, co? Dzień dobry. Czym pani dzisiaj przyniosły książki? No, w koszyku, takim jeszcze dla kota. Ale głównie chyba w tym wózku, prawda? Tak, no. Dzień dobry, z tej strony Życie Dwójki. W czym pani przyniosła książki? W kartonie z przeprowadzki. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, z tej strony Życie Dwójki. W czym pani dzisiaj przyniosła książki? O, dyskorocy. O, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. O, dzień dobry, z tej strony Lekcja Życia Dwójki. W czym pani dzisiaj przyniosła książki? W koszyku piknikowym. Aha, a wybiera się tam pani może przypadkiem na piknik niż po szkole? Nie. A czy w tym koszu jest coś więcej oprócz książek, czy tylko same książki? Same książki. Same książki. A działo się jeszcze coś dzisiaj? Może jakiś piórnik? Coś takiego? Nie. Nie? Same książki? Same książki. A może długopis chociaż? Długopis dzieła. Dzień dobry, redakcja Życia Dwójki. W czym pani dzisiaj przyniosły książki? W tym super koszu. Chciałam wziąć kosz na śmieci. Wygrał super fajnym na gitarę. Super? A grasz na gitarze? Trochę. O, dziękuję bardzo.